Siemaneczko wszystkim, jak tam humory po wczorajszym meczu? Wiem, głupie pytanie. Taka porażka bardzo boli, bo wydawało się, że ten jeden punkt uda się wywieźć. Było naprawdę blisko. Szkoda, bo Anglicy nie zaprezentowali nic wielkiego i byli do ruszenia. Pozwólcie, że dzisiaj nie będę skupiał się na analizie meczu, bo tych analiz pomeczowych powstało już milion. Wszyscy już zdążyli to przemaglować. Nie ma sensu, żebym powtarzał, że pierwsza połowa była tragiczna, a w drugiej w końcu zaczęliśmy grać. Wszyscy to widzieli. Nie będzie też o tym, że rozpuszczone włosy uwolniły w Krychowiaku prawdziwą bestię. Nie. Dzisiaj chciałbym się skupić na najpozytywniejszym momencie tego spotkania, czyli golu Jakuba Modera na 1-1. W komentarzach dajcie znać, jak zareagowaliście na to trafienie. Czy było u was szaleństwo? Ale może najpierw zobaczcie, jakie reakcje wywołał gol Modera w internetach. 58. minuta meczu. To był ten moment, gdy Polacy przycisnęli pressingiem, a angielska defensywa się pogubiła. To znaczy przede wszystkim pogubił się zawodnik Manchesteru City, Ian Kamienie. Moder ładnym uderzeniem pokonał Pope'a i przynajmniej przez chwilę mogliśmy poszaleć ze szczęścia. Co ciekawe, gola polskiego pomocnika szybciutko skomentował na Twitterze jego klub Brighton. Anglicy posłużyli się takim oto gifem z komikiem Larrym Davidem. Ta mina. Czyli z jednej strony cieszyli się, że ich zawodnik zapakował bramkę, ale z drugiej, no tak słabo, że zrobił to akurat w meczu z Anglią. Tego się w Brighton nie spodziewali. No to skoro, drogie Brighton, już wiecie, jakiego kozaka macie u siebie, to teraz poprosimy Modera w pierwszym składzie na niedzielny mecz z Manchesterem United. Słyszeliście? A taką fotę na swojego fejsa wrzucił Jerzy Dudek. Tak, ten mały bąbel obok legendarnego polskiego bramkarza to właśnie Jakub Moder. Były goalkeeper Liverpoolu nie ukrywał, że czuje niedosyt i liczy na to, że w rewanżu będą 3 punkty. Byłoby miło. Działo się również na Instagramie. Pod postem pomocnika Brighton pojawiło się sporo gratulacji od kibiców biało-czerwonych, ale i innych piłkarzy. Kamil Jóźwiak bił Moderowi brawo. Podobnie zresztą jak inny były Lechita Karol Linetty. Obecny bramkarz Lecha Filip Bednarek też złożył swój hołd Moderowi. Kadrowicz ze Szczecina Sebastian Kowalczyk rzucił szac. No bo wiadomo, jak się strzela Anglikom na Wembley, to ma się sporo tego szac na mieście. Swoim komentarzem pozamiatał natomiast niezawodny Tymoteusz Puchacz. Tylko spójrzcie na to. Czy to jest przepis Puchacza na idealną cieszynkę? Moderowi Jóźwiakowi komentarz kumpla wyjątkowo przypadł do gustu. Trafienie Polaka skomentował też jeden z zawodników Brighton, Moises Caicedo. Ekwadorski pomocnik gra na razie jedynie w rezerwach drużyny Premier League. Nikt z pierwszego składu Brighton nie zostawił komentarza. Przynajmniej nie widziałem. Pewnie nadal są w szoku. No dobra, ale co o swoim trafieniu powiedział sam Jakub Moder? Zdobycie bramki na Wembley to świetne uczucie, ale mój gol nic nie dał. Wracamy bez punktów. W przerwie skorygowaliśmy kilka rzeczy. W drugiej połowie lepiej wychodziliśmy do pressingu. Anglicy mieli problem, nie grali już tak swobodnie. Ale niestety straciliśmy bramkę po rzucie rożnym i nie starczyło czasu na reakcję. Niewiele brakowało, byśmy wywieźli cenny punkt. Będziemy to analizować, wyciągniemy wnioski. I to ostatnie zdanie bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że w następnym meczu z Anglikami wyjdą nam obie połowy, a nie tylko jedna. A wracając jeszcze do Jakuba Modera, to można być pewnym, że o swoim golu na Wembley piłkarz Brighton będzie opowiadać jeszcze nie raz i nie dwa. No bo coś takiego nie zdarza się każdego dnia.